Z Ewangelii według świętego Łukasza. Siewca wyszedł siać ziarno. Co to jest to ziarno? W powszechnej interpretacji i przede wszystkim to jest Słowo Boże. Ale być może dzisiaj możemy pomyśleć, że ziarnem, które rozsiewa Chrystus, jesteśmy my, ja i ty. Że Jezus nas rozsiewa po to, żebyśmy to my wzrastali pomiędzy chwastami, czasami na bardzo nieurodzajnej ziemi, na skale nawet, po to, żeby jego plon zakwitł dokładnie wszędzie. Poczuj się jak ziarno, które Jezus wypuścił ze swoich dłoni. Ono teraz ma obumrzeć, ale wyda plon stokrotny, jeżeli ty na to pozwolisz. Ty jesteś ziarnem w rękach Boga, ziarnem, którego On nie lękał się wypuścić z dłoni na ten świat, po to, żeby ten świat stał się piękniejszy o jeszcze jeden kłos. Do zobaczenia jutro.